Żyjemy w czasach, w których kwoty prezentowane w sprawozdaniach finansowych coraz rzadziej opierają się na koncepcji kosztu historycznego, a coraz częściej muszą być powiązane z wartością godziwą. Jednak szacowanie owej wartości godziwej stanowi bardzo duże wyzwanie dla dyrektorów finansowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rachunkowość. Dlatego w imieniu własnym oraz Marcina Łągiewki chciałbym serdecznie Państwa zaprosić do uczestnictwa w popołudniowej sesji Kongresu Podatków i Rachunkowości, podczas której przybliżymy Państwu nowy międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej numer 13, zwany w skrócie MSSF 13. Dotyczy on ustalania wartości godziwej różnego rodzaju aktywów i zobowiązań w sprawozdaniach finansowych. MSSF 13 dokonuje ujednolicenia i uporządkowania zasad ustalania wartości godziwej, które to zasady dotychczas były rozrzucone pomiędzy różnymi standardami, niekoniecznie w sposób spójny. W tym nowym standardzie znajdą Państwo nie tylko szczegółową definicję wartości godziwej, ale także wskazówki, jak ją szacować w odniesieniu do różnego rodzaju aktywów, jakie techniki stosować i na jakich źródłach informacji opierać się. W naszej prezentacji przedstawimy podstawowe definicje i zasady wprowadzone przez MSSF 13, a także aspekty praktyczne związane z zastosowaniem tego standardu w odniesieniu do aktywów niefinansowych, takich jak środki trwałe czy aktywa niematerialne i prawne, a także w odniesieniu do akcji i udziałów. Uzupełnieniem naszego wystąpienia będzie kolejna prezentacja, w której zostaną przedstawione kwestie związane z zastosowaniem MSSF 13 w odniesieniu do aktywów i zobowiązań finansowych, w tym instrumentów finansowych. MSSF 13 to jeden z najtrudniejszych do zastosowania standardów rachunkowości. Wymaga on wiedzy i doświadczenia nie tylko z zakresu rachunkowości, ale także z obszaru wycen przedsiębiorstw. Dlatego mamy nadzieję, że my, finansiści, na co dzień sporządzający wyceny, dzieląc się naszymi doświadczeniami z Państwem, przyczynimy się do lepszego zrozumienia tego standardu. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej prezentacji i do zadawania pytań. Do zobaczenia 14 stycznia.